Tu jest Korg. Wyjście MIDI. Wyjście MIDI trafia tu, do Arduino. Stąd sygnał kabelkiem idzie tu, do wejścia zegara sekwensera analogowego, który się nie rusza w tej chwili, bo tutaj nic nie działa. Jest stop. I teraz uwaga. Zmieniam tempo. Wyciszam dźwięk z korga. I mało tempo. Tu widać diodkę na Arduino, a tu diodkę na Korgu. Diodka w Arduino miga dłużej, ale zaczynają się w tym samym momencie. I tym sposobem, przy pomocy Arduino, synchronizowałem cyfrowe z analogowym.